A wiecie, co mówi ten? Nieważne. Nie, chciałam powiedzieć, tylko nie pamiętam tego żartu do końca, ale... Nie wiem, czy to tak było, ale ksiądz pyta księdza, bo się widzą na rybach, a po ile ów łowisz sobie średnio? I on mówi, a po stołowie. No beka w sumie. Albo w ogóle ostatnio, nie wiem, moi ludzie chyba z tego z roku myślą, że ja jestem już w ogóle debilem. Bo jesteśmy przed angielskim i ja ogólnie już miałam taką beczkę fest. Ja już byłam szczęśliwa, dostałam piątkę i miałam taką beczkę. I wiecie, taką śmiechawę miałam. I sobie gadamy i nagle było coś, że odnośnie prezentu dla jakiejś tam dziewczyny, bo jako jedyna zrobiła to niedormowe i się podzieliła. Ja mówię, że jakiś trzeba na prezent ogarnąć, nie? I tam gadamy i ja nagle tak. Wiesz, bo stoi obok mój kolega, ja miałam wyrąbane, że wszyscy dookoła słyszą, bo w sumie każdy już czeka na wykład, nie? Ja mówię, ty, blondasek, a ty wiesz, jaki jest najlepszy prezent dla nauczyciela angielskiego? Prezent perfect! I tylko ja się zaczęłam śmiać w tej całej grupie! I każdy na mnie patrzy jak na debila! Ja miałam takie, ja pierdziele, jakie mają sztywne dupska, no! Ja kocham takie cringe'owe żarty, bo wiecie, bo to chodzi o to, że on jest tak tragiczny, że aż śmieszny. No zajebiste są takie żarty. No sztywną sytuację mają, no.